Cześć, tu Piotrek Stanisławski, Crazy Nauka. Energia pochodząca z atomu kojarzy nam się zwykle z elektrowniami jądrowymi, no i bardzo słusznie, ale tak naprawdę ma znacznie więcej zastosowań. Dlatego teraz opowiem o tym, co nie jest takie oczywiste. Czyli na przykład energii jądrowej w lotach kosmicznych, produkcji leków potrzebnych w terapii onkologicznej, radiacyjnej dezynfekcji rozmaitych narzędzi medycznych, zabezpieczeniu jedzenia, tak żeby się nie psuło, kontroli ciężarówek na granicach, bez otwierania tych ciężarówek, czy modyfikacjach plastiku, tak żeby był po prostu znacznie odporniejszy. No i innych rzeczach, które można uzyskać dzięki zastosowaniu energii jądrowej. W poprzednim filmie o energii jądrowej rozprawialiśmy się z mitami na jej temat. Zresztą jest ich całkiem sporo, spójrzcie sami. Chociaż tym razem nie będziemy się na mitach skupiali, to ja po prostu nie mogę sobie darować i muszę zacząć od obalenia jednego z nich. Muszę, bo to mit bardzo ugruntowany, a jednocześnie kluczowy i bez poradzenia sobie z nim bardzo trudno będzie mówić o tych wszystkich zastosowaniach energii z atomu. No i jeszcze jedno. Ja sam w ten mit przez wiele lat wierzyłem. Może nawet nie tyle wierzyłem, co byłem po prostu niedouczony i myślałem, że tak to właśnie działa. No dobra, ale do rzeczy. Boimy się promieniotwórczości. To zrozumiałe. Nauczyła nas tego Hiroshima, Nagasaki, zimna wojna, Czarnobyl. I to jest normalna sprawa, tylko warto, żeby ta obawa przeradzała się raczej w ostrożność, a nie nieuzasadnione lęki. Przeraża możliwość napromieniowania, czyli tego, że my czy jakieś nasze przedmioty w kontakcie z czymś radioaktywnym sami staniemy się radioaktywni, czyli będziemy źródłem promieniowania. Skojarzenie bierze się zapewne z analogii z jakąś chorobą, kiedy nie wiem, złapiemy grypę, no to możemy tą grypą innych zarażać. Tu jednak sprawy mają się inaczej. Przede wszystkim są trzy różne typy promieniowania jądrowego. Alfa, beta i gamma. Dwa pierwsze z nich nie są, tak jak na przykład światło widzialne, promieniowaniem elektromagnetycznym. To strumień wysokoenergetycznych cząstek rozchodzących się ze źródła promieniowania. Zarówno promieniowanie alfa, jak i beta mają niewielki zasięg i przenikliwość. Alfa powstrzyma zwykła kartka, naskórek czy kilka centymetrów powietrza. Beta osłona z cienkiego metalu czy kilka metrów powietrza. Promieniowanie gamma ma ten sam charakter co promieniowanie rentgenowskie. To promieniowanie elektromagnetyczne. Mocno przenika przez materię, co wykorzystujemy chociażby robiąc właśnie zdjęcia rentgenowskie, takie jak przy złamaniu. No dobra, to mamy z grubsza uporządkowane, to teraz spójrzmy na to napromieniowanie. Tu najlepszą analogią będzie światło widzialne. Kiedy w pokoju świeci się lampa, oświetla ona pomieszczenie. Ale kiedy lampę zgasimy, robi się ciemno i stół, podłoga, ściany same nie świecą. Tak właśnie jest z promieniowaniem gamma. Dopóki jest ono emitowane, działa na otoczenie i może wywoływać różne efekty, na przykład uszkadzać DNA komórek, prowadząc do ich śmierci albo powstawania nowotworów. Ale gdy wyłączymy czy zablokujemy źródło promieniowania, jego działanie ustaje. Czyli kiedy ktoś nam prześwietla rękę, to ona się nie stanie od tego radioaktywna, czyli nie będzie emitować jakiegoś własnego promieniowania. Takie zjawisko zwane aktywacją może wystąpić, ale pod wpływem strumienia cząstek. Atomy trafione przez wysokoenergetyczne cząstki same mogą faktycznie stać się źródłem promieniowania. Tyle, że zazwyczaj nie mamy z takim strumieniem cząstek do czynienia, a poza tym, jak przed chwilą mówiłem, łatwo się przed nim ochronić. Jest jeszcze jeden przypadek, gdy taka aktywacja następuje, to promieniowanie neutronowe. Neutrony bardzo dobrze przenikają przez materię i mogą ją właśnie przy tym aktywować, czyli sprawić, że stanie się promieniotwórcza.
ale rzadko kiedy mamy do czynienia z takim promieniowaniem. Jego źródłem są przede wszystkim reaktory jądrowe. Materia może jeszcze w jednej sytuacji promieniować. To skażenie, tu sprawa jest prosta. Czyli po prostu, jeżeli mamy jakąś powierzchnię czy materiał i ona zostanie zabrudzona substancją radioaktywną, no to ta substancja z niej będzie promieniowała. Jeżeli uda się ją oczyścić, czyli odkazić, to promieniowanie ustanie. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego tyle o tym mówię, to już wyjaśniam. Chodzi o obalenie mitu, zgodnie z którym jeżeli na coś działa promieniowanie, to coś samo zaczyna promieniować. Pamiętacie, jeśli zgasimy światło, to robi się ciemno. Nawet jeżeli poświecimy latarką na jakiś przedmiot, to on od tego sam nie zacznie później świecić. Podobnie jest z promieniowaniem gamma. Jeżeli napromieniujemy jakiś przedmiot, to on sam później nie będzie promieniował. Tu dla naukowej ścisłości kilka zastrzeżeń. Promieniowanie gamma o ogromnym, niespotykanym właściwie natężeniu może również aktywować materię. Tyle tylko, że z takim natężeniem promieniowania właściwie nie mamy do czynienia w naturze. Jest jeszcze promieniowanie kosmiczne, które również może aktywować materię, ale ono na szczęście nie dociera do Ziemi. Dlatego te dwa przypadki i promieniowanie neutronowe możemy właściwie pominąć, bo to sytuacje wyjątkowe. No dobrze, to już mamy wyjaśnione. Jak mówiłem, sam często myliłem te pojęcia, więc uznałem, że lepiej to wyjaśnić. Tym bardziej, że za chwilę to będzie miało spore znaczenie, sami zobaczycie. No czyli wracamy do głównego tematu. Po co nam ta energia jądrowa poza elektrowniami? I zacznę od czegoś, co mnie szczególnie zaintrygowało, choć też może budzić pewne obawy i właśnie tu nam się przyda ta wiedza sprzed chwili. No, przyznacie, że wygląda to dziwnie, ale ta metoda jest od dawna znana, od dawna stosowana, a jeżeli się chwilę zastanowić, to naprawdę skuteczna i potrzebna. Promieniowanie gamma potrafi bardzo skutecznie zabijać drobnoustroje, bakterie, wirusy, grzyby. Po prostu rozwala ich DNA albo RNA i uniemożliwia im namnażanie się. No a przy okazji jest bardzo przenikliwe, więc większość opakowań, w jakich przechowuje się żywność, nie stanowi dla niego żadnej przeszkody. Mamy więc świetny układ. Możemy żywność zapakować w szczelne, nieprzepuszczalne dla drobnoustrojów opakowanie i dopiero potem to wszystko wysterylizować. I co ważne, nie używamy przy tym ani wysokiej temperatury, ani żadnych dodatkowych substancji chemicznych. Okej, to nie jest metoda do wszystkiego, chociażby dlatego, że jest bardzo wymagająca, ale w ten sposób utrwala się na przykład zioła, suszone owoce, czy warzywa, przyprawy. Można też przedłużyć okres przechowywania mięsa czy ryb. Poza taką sterylizacją, mniejsze dawki promieniowania można wykorzystać na przykład do powstrzymywania ziemniaków przed kiełkowaniem albo do eliminowania szkodników, które mogłyby zostać przeniesione z ziarnem czy innymi produktami. Jak już wiemy, takie działanie nie powoduje, że żywność stanie się radioaktywna, to oczywiste. Pewne obawy może budzić to, czy nie straci wartości odżywczych. No więc nie, a przynajmniej nie bardziej niż w przypadku innych metod utrwalania. No bo nikt nie boi się na przykład jedzenia pasteryzowanego, chociaż podgrzewanie też zmienia właściwości chemiczne pożywienia. W przypadku metod radiacyjnych ta zmiana jest właśnie porównywalna z pasteryzacją. I dla jasności nie ma tu też istotnej zmiany smaku czy zapachu. Tu jeszcze ciekawostka. Są specjalne rodzaje żywności, które wymagają takiego utrwalania. To jest na przykład jedzenie dla astronautów, które się właściwie sterylizuje, używając tej metody radiacyjnej. Takie jedzenie przygotowuje się też dla osób z głęboko upośledzonym systemem odpornościowym, bo tam właściwie każde drobnoustroje zawarte w takim jedzeniu mogą być śmiertelnie niebezpieczne. No i wojsko. Istnieją takie zapasy jedzenia, które muszą być gotowe, jednocześnie czekać całe lata, miesiące. To jedzenie sterylizuje się właśnie radiacyjnie. Oczywiście rotuje się te racje, ale mają one bardzo, bardzo długi okres przydatności do spożycia. Jeszcze dla uspokojenia.
żywność sterylizowana radiacyjnie jest zawsze odpowiednio oznaczona. Mamy to napisane na opakowaniu. Często stosuje się też taki znak zwany radurą. Ale co może mieć wspólnego energia jądrowa z badaniem kosmosu? No póki co nie mamy jeszcze jądrowego napędu rakietowego, chociaż testowano takie rozwiązania. Ale mamy, uwaga, radioizotopowy generator termoelektryczny. Czyli urządzenie, które wytwarza prąd, czerpiąc energię z rozpadu promieniotwórczego. Jak to działa? W sumie odrobinę podobnie do elektrowni jądrowej, bo i tu wykorzystujemy specjalne właściwości materii. W elektrowni jądrowej rozszczepienie, tu rozpad promieniotwórczy, oba te zjawiska generują ciepło, które umiemy wykorzystać. Więc cała sztuka polega na tym, żeby umiejętnie przekształcić energię cieplną w elektryczną. W elektrowni jądrowej tak naprawdę wykorzystujemy taką zaawansowaną wersję turbiny parowej. W radioizotopowym generatorze mamy ogniwo termoelektryczne. Jedno jego złącze jest podgrzewane przez izotop promieniotwórczy. Drugie chłodzone w radiatorze. I właśnie ta różnica temperatur wywołuje między nimi przepływ prądu. To, jak długo i jak efektywnie będzie działał taki system, zależy przede wszystkim od tego, co podgrzewa jedno ze złączy. Czyli tak naprawdę od tego, jaki promieniotwórczy izotop tam zastosujemy. W skrócie, najlepiej sprawdza się tu pluton-238, bo to musi być coś, co ma na tyle długi okres półrozpadu, żeby długo grzało, ale nie za długi, bo wtedy będzie grzało słabo. I jeszcze, żeby wytwarzało promieniowanie, które łatwo jest ekranować. Akurat pluton wytwarza głównie promieniowanie alfa. Kłopot w tym, że plutonu 238 jest mało. Bardzo mało, bardzo, bardzo mało, bo USA wstrzymały jego produkcję w 1988 roku. Potem kupowały ten radioizotop od Rosji, ale i to źródło zaczęło się wyczerpywać. No i teraz tą produkcję wznowiono docelowo. Ma powstawać rocznie 1,5 kg plutonu 238. Jak nie trudno się domyślić, jest on drogi, potwornie drogi. Dlatego na przykład Europejska Agencja Kosmiczna postanowiła wykorzystać inny radioizotop. To Ameryk 241. Można go między innymi odzyskiwać ze zużytego paliwa z elektrowni jądrowych. No a zastosowania takiego generatora, cóż, niemało. Wszędzie tam, gdzie trzeba długo wytwarzać prąd, ale na przykład nie da się go uzyskać z paneli słonecznych. Spójrzcie na łazik Perseverance, który eksploruje Marsa. Od tu, z tyłu, jest właśnie taki generator zawierający 4,8 kg plutonu, który daje około 110 W. Podobne generatory zastosowano w Curiosity, New Horizons, Cassini, Voyagerach czy Wikingach. Użyto ich też do zasilania sprzętu badawczego, który na Księżycu pozostawiły misje Apollo. Ale takie urządzenia stosuje się też w innych miejscach, gdzie potrzebne jest długie zasilanie. Używano ich na przykład w bojach oceanicznych, planuje się też wykorzystanie ich do eksploracji morskich głębin, czy na przykład na platformach wiertniczych. No, o medycznych zastosowaniach energii jądrowej to można zrobić całą serię filmów, więc celowo wspominam tu tylko skrótowo jednym z najciekawszych z tych zastosowań, czyli radioterapii. Ale to nie jest jedyne zastosowanie. O kolejnym już właściwie wspomniałem przy okazji jedzenia. Chodzi oczywiście o sterylizację, która akurat tu w tych zastosowaniach medycznych sprawdza się równie dobrze, a może nawet jeszcze lepiej niż przy jedzeniu. Zresztą sam pomysł pochodzi od Marii Skłodowskiej-Curie, która w pracy z 1929 roku analizowała bakteriobójcze działanie promieniowania radu. A więc przede wszystkim narzędzia stosowane podczas wszelkiego rodzaju zabiegów, czyli to wszystko, co będzie miało kontakt z wnętrzem ciała, a więc nie powinno mieć na sobie żadnych zarazków. Tu przede wszystkim ważna jest sterylizacja narzędzi jednorazowych, które zazwyczaj z racji swojej budowy nie bardzo nadają się do sterylizacji w wysokich temperaturach. Można zastosować środki chemiczne, ale jest to mniej skuteczne, no i trwa znacznie dłużej.
A tak, pakujemy dane narzędzie już w docelowe, sterylne opakowanie, no i napromieniowujemy. Do tego zwykle używamy kobaltu 60. Tu ciekawostka, w ten sposób można też sterylizować na przykład endoprotezy, ale również fragmenty tkanek. Na przykład małe kawałki kości, które są przechowywane w bankach tkanek w stanie zamrożonym i muszą pozostać tam sterylne. Właściwie z medycyną jest związane też kolejne zastosowanie energii jądrowej, czyli... No właśnie, bo promieniowanie jonizujące pozwala zmieniać strukturę rozmaitych, szeroko rozumianych plastików. To m.in. polimeryzacja i sieciowanie, czyli procesy, które powodują, że tworzywo sztuczne na przykład staje się bardziej odporne na powierzchni, mniej się odkształca, a po podgrzaniu mięknie, ale nie kapie. Akurat ta ostatnia właściwość ma duże znaczenie tam, gdzie trzeba zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia. Łatwo to sobie wyobrazić, że takie kapiące, płonące krople plastiku mogą bardzo łatwo rozprzestrzeniać pożar. Ale miało być o medycynie, więc dzięki napromieniowaniu można też wytwarzać hydrożele, bardzo ważne w medycynie. Robi się przy ich pomocy m.in. soczewki kontaktowe, maści, ale też opatrunki, które niesamowicie przyspieszają gojenie i chronią przed zakażeniem. Ich strukturę tworzy się właśnie dzięki oddziaływaniu promieniowania jonizującego. Jeszcze takie bardzo codzienne zastosowanie. Kojarzycie te termokurczliwe rurki? Służą za izolację, ochronę różnych połączeń i takie inne. Takich właściwości plastik nabiera dzięki bombardowaniu wiązką elektronów. A zakład produkujący tą metodą materiały termokurczliwe znajduje się w Człuchowie. To akurat krótszy wątek, chociaż pewnie można by o nim właściwie dowolnie długo opowiadać, ale ja tu chcę wspomnieć o takim konkretnym systemie wykorzystującym, a jakże, energię jądrową. Chodzi o skanery rentgenowskie, których używa się nie tylko do prześwietlania bagażu, jak na lotniskach, ale wręcz całych pojazdów, dokładniej ciężarówek na przejściach granicznych. Dzięki takiemu rozwiązaniu można bardzo przyspieszyć kontrolę, no bo zaglądamy do wnętrza pojazdu, nawet go nie otwierając. Rok temu uruchomiono taki skaner na przejściu granicznym w Budomierzu. Wcześniej działał już w Medyce i w Korczowej, za to w Przemyślu można prześwietlać w ten sposób od razu całe wagony kolejowe. Właściwie kierowcy powinni być zadowoleni, no bo mniej czasu spędzają na kontroli. Ale pojawiły się obawy, że takie prześwietlenie może spowodować napromieniowanie kabiny ciężarówki, no i znajdujących się wewnątrz rzeczy. I nie, daleki jestem od śmiania się z tych obaw, bo jak mówiłem, sam nie rozumiałem tego zjawiska. Po prostu uważam, że kierowcy powinni być lepiej, dokładniej informowani o całym procesie i o tym systemie i to by prawdopodobnie zlikwidowało większość obaw. No i na koniec jeszcze krótkie wyjaśnienie tego, skąd właściwie biorą się te radioizotopy, które znajdują zastosowanie w przemyśle, medycynie, innych rzeczach, o których mówiłem. Chyba najczęściej w takich zastosowaniach używany jest kobalt 60. Jego głównymi producentami są Argentyna, Kanada, Indie i Rosja, przy czym Indie najszybciej rozwijają tą produkcję. Ten izotop jest w pełni syntetyczny i produkuje się go w reaktorach jądrowych, bombardując neutronami kobalt 59. Pozostałe izotopy medyczne wytwarza się w reaktorach badawczych lub za pomocą akceleratorów. Podobnie pluton 238, wykorzystywany przy eksploracji kosmosu, powstaje w reaktorach jądrowych w bardzo skomplikowanym, wielofazowym procesie, no i wytwarza się go tam bardzo, bardzo mało. Jak wspomniałem, Ameryk 241 może być odzyskiwany ze zużytego paliwa jądrowego, ale istnieją oczywiście też inne sposoby pozyskiwania go, znowu przy wykorzystaniu reaktorów jądrowych. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że radioizotopy powstają też w Polsce. Tuż pod Warszawą działa jedyny w tej chwili w kraju badawczy reaktor o nazwie Maria. Poza badaniami naukowymi wykorzystuje się go też do produkcji radioizotopów potrzebnych w medycynie.
Powstaje tu m.in. J131, używany w terapii tarczycy, ale też bardzo ważny molibden 99, wykorzystywany z kolei w obrazowaniu medycznym. Wszystkie te radioizotopy mają bardzo krótki okres półrozpadu, w związku z czym muszą być wytworzone i szybko dostarczone do celu. Okej, to już wiemy, skąd biorą się te substancje. Ale co się z nimi dzieje, kiedy już przestają być potrzebne? No tu nie ma miejsca na przypadek. Radioizotopy są najpierw przetwarzane i zabezpieczane, a potem trafiają na składowisko odpadów promieniotwórczych. To miejsca w szczególny sposób przygotowane i nadzorowane. W Polsce takie materiały najpierw wędrują do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, by potem trafić do Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie, 90 km od Warszawy. Mówiłem o tym w poprzednim filmie, tu można go zobaczyć. Całość zbudowana jest w carskim forcie sprzed ponad 100 lat, który został dostosowany tak, by był bezpieczny i odporny na właściwie wszelkie możliwe problemy. Tak więc Polska, chociaż dopiero zabiera się za budowę własnych elektrowni jądrowych, ma już ponad 60-letnie doświadczenie w radzeniu sobie z odpadami promieniotwórczymi. No jak widać, poza tymi elektrowniami jądrowymi jest całe mnóstwo zastosowań energii jądrowej i powiem szczerze, że lubię takie filmy, dlatego że przygotowując się do tego wszystkiego, naprawdę przeczytałem całe mnóstwo materiałów i dowiedziałem się rzeczy no, kompletnie dla mnie zaskakujących, tak jak te, nie wiem, hydrożele, czy chociażby ta sterylizacja żywności, chyba mój ulubiony temat. Jeżeli Wam się to podobało, no to zasubskrybujcie nas, będzie nam bardzo miło i może chcecie wysłać ten film komuś, kto też jest ciekaw takich tematów?